Cześć. Dziś pierwszy film z cyklu filmów o produkcji wina z koncentratu soku winogronowego. Koncentraty, takie wine kity, są coraz bardziej popularne w Polsce. Są już w coraz większej ilości sklepów i coraz chętniej klienci po nie sięgają, by przygotować swoje domowe wino. W całym tym cyklu pokażę Wam krok po kroku, jak przygotować takie wino w domu. Naprawdę nie zawiedziecie się na nim, wychodzi bardzo dobrze i warto spróbować. Akurat tutaj degustuję wino, które przygotowałem rok temu. Jest to akurat wino z czerwonego winopaka Merloni. Wino zakończyło fermentację rok temu i leżakowało z płatkami dębowymi. Dałem tutaj 3 gramy płatków dębowych na litr wina i powiem Wam, że jak dla mnie nie jest to za duża ilość. Trzy gramy może wydawać się dużo, natomiast jest tutaj wyczuwalny dąb. Jest zapach tej beczki, lekka pikantność, troszkę pieprzu czuć na języku i uważam, że to jest naprawdę fajna ilość. Trzy gramy płatków, były to płatki średnio opiekane z dębu francuskiego. Naprawdę wprowadziły dużo fajnych aromatów do tego wina. A teraz przejdźmy do tego, co znajdziemy w pudełku z wine kitem na wino białe. W tym przypadku jest to La Mancha Riesling. Białe wino w stylu niemieckim ma być bardzo delikatne w smaku. Pamiętajcie, otwierając karton, starajcie się go nie uszkodzić, ponieważ ten karton można w przyszłości wykorzystać do serwowania wina z kartonu. Pokażę Wam to w ostatnim odcinku tego cyklu. Oczywiście. 5 litrów koncentratu soku winogronowego. Saszetki w kolejności. Drożdże winne do białego wina. Saszetki do klarowania wina. Jod z zolem krzemowym i K z żelatyną. Oraz stoper fermentacji. Pamiętajcie, że saszetki do klarowania znajdziecie tylko w zestawach na białe wino. W zestawach do czerwonego wina producent tych saszetek nie przewidział. Czerwone wina się lepiej klarują. Natomiast jeżeli bardzo byście chcieli, to można takie saszetki sobie dokupić. Teraz powiem Wam pokrótce, co będzie potrzebne do fermentacji domowego wina. Oczywiście będzie potrzebny pojemnik fermentacyjny 30-litrowy z miarką. Dobrze, żeby miał termometr naklejany i kran. Kran się nam bardzo przyda w momencie, jak będziemy zlewać wino z nadosadu do drugiego fermentatora. Bo jeżeli mamy kran, to nie musimy używać żadnych specjalnych rurek do ściągania z nadosadu. Tylko będziemy spuszczać wino za pomocą wężyka przez kran do drugiego fermentatora. Dlatego też polecam zaopatrzyć się od razu w 2 fermentatory i dobrze by było, żeby obydwa były z kranem. Bo jeżeli z jednego fermentatora, w którym będziemy prowadzić pierwszą fermentację, zlejemy z nadosadu wino do drugiego fermentatora, i z tego drugiego będziemy butelkować, to też będziemy butelkować poprzez kran w fermentatorze. Będzie nam potrzebna jeszcze menzurka,
jakaś najtańsza, najlepsza plastikowa. Przyda się cukromierz, żebyśmy mogli sprawdzić zawartość cukru przy nastawianiu naszego wina, a także by sprawdzić, czy wino przestało fermentować już. I rurka fermentacyjna, dwa fermentatory, ale rurka fermentacyjna wystarczy nam tylko jedna. Dobrze jest kupić sobie rurkę plastikową, bo nam się nie zbije i można powiedzieć, że będzie wieczna. I taką rurkę, która ma ten czerwony kapturek tutaj. Ten czerwony kapturek po pierwsze sprawia, że bulkanie z rurki nie jest tak głośne. Mi co prawda to całkowicie nie przeszkadza, ale są osoby, którym to rzeczywiście przeszkadza. Ale najważniejsza sprawa to fermentując wina na przykład w sezonie letnim, gdy sporo jest muszek owocówek, ten kapturek po prostu zapobiegnie, by muszki owocówki dostawały nam się do rurki fermentacyjnej. W dzisiejszej części to tyle. W kolejnych odcinkach pokażę Wam krok po kroku cały proces przygotowania wina w domu, wina z koncentratu soku winogronowego, od formy właśnie takiej, jaką kupicie w sklepie, do degustacji z kieliszka. Pozdrawiam.